Cześć. Dzisiaj pokażę Ci, jak z takiej śmietany 30 zrobić domowe masło. Każda śmietana ma po 200 ml. Jest to produkt polski. Ja sobie zakupiłem 3 takie opakowania, czyli w sumie mam 600 ml. Jestem ciekawy, ile domowego masła uda mi się uzyskać. Przy zakupie śmietany zwróć uwagę na to, czy jest ona pozbawiona jakichś dziwnych składników. Jeżeli któregoś nie jesteś w stanie przeczytać, to ja bym nie kupował. A najlepiej, jakby to była śmietana od chłopa ze wsi albo od baby ze wsi. Taka byłaby najlepsza, no ale w idealnym świecie nie żyjemy. Różnie może być z dostępnością takiej śmietany. Ja wybrałem śmietanę 30, ale jeszcze oprócz tego możemy też zakupić śmietanę 36. Także te dwie śmietany bierz pod uwagę. Moja śmietana teraz będzie się mieszała w robocie kuchennym. Mniej więcej czwarty bieg. Ja mam dostępnych 7, także tak powiedzmy, że w połowie. Jeśli nie dysponujesz robotem kuchennym, to nic się nie martw, bo do tego zadania możesz równie dobrze wykorzystać mikser z odpowiednimi końcówkami, takimi do ubijania bitej śmietany i jakieś wysokie naczynie. Także to jest to. Taka wskazówka jeszcze z mojej strony. Przy robieniu domowego masła istotna jest temperatura. Także ja zrobiłem w ten sposób, że rano śmietanę wyjąłem sobie z lodówki i postawiłem na kuchennym blacie. Ona nabierała mi przez cały dzień temperatury pokojowej. Teraz na wieczór zabieram się za zrobienie masła. Jeżeli będziesz miał śmietanę zimną, no to ten proces niestety ulegnie wydłużeniu. Także moja śmietana już powoli zaczyna trochę gęstnieć. Także zwiększam obroty. Muszę tą śmietanę doprowadzić do takiego stanu, że powstanie mi z tego po prostu bita śmietana. Także parę minut. Niech to się miesza. Jest jeszcze opcja taka, że możecie dodać szczyptę soli. Ja tej soli nie dodałem. Jedni dodają, jedni nie. A jeszcze też jest, jeżeli chcecie, żeby masło było bardziej żółte, to można dodać trochę kurkumy. Kurkuma w sumie jest taka neutralna w smaku, to jej nie wyczujecie, a masło zrobi się nieco bardziej żółte, no bo nie ma co ukrywać, to nasze domowe masło, ono nie będzie pięknego żółtego koloru, tak jak ze sklepu. Ewentualnie możecie dodać trochę soku z marchewki. Tutaj, jak już widzicie, śmietana jest już gęsta, jest już ubita i teraz cała sztuka polega na tym, że taką śmietanę, która jest ubita, musimy ją przebić. Czyli gdybyśmy mieli ją wykorzystać do jakichś deserów, to byłby już koniec. Byłaby śmietana dobra do wyjęcia z robota kuchennego, ale że my robimy masło, to teraz musimy to przebić, czyli dalej musimy ją ubijać. Dzięki temu śmietana nam się rozwarstwi, powstanie masło. Masło powinno się osadzić na tej rózdze, która to miesza, a w misce będzie pływała maślanka. Także tak to powinno wyglądać. Także nadal cały czas mieszamy i ubijamy naszą śmietanę. Ja teraz moje masło umieszczam w wcześniej przygotowanej misce z zimną wodą. To jest po prostu zimna woda z kranu. Ja mam filtrowaną, tak na marginesie, gdyby ktoś był ciekawy. I w międzyczasie ja sobie jeszcze
Przefiltruję tą maślankę. Zobaczymy, czy coś zostanie. Jeżeli masło zostało dobrze ubite, no i jak widzicie, zostało dobrze ubite, bo nic nie zostało praktycznie na sitku. Maślankę oczywiście możemy wykorzystać, po prostu ją wypić albo wykorzystać do ciasta, lub też upiec chleb na maślance. Też jest to możliwe. Teraz czeka mnie nieco bardziej żmudna praca, ponieważ muszę z mojej rózgi usunąć masło. Masło wrzucam do wody. Wrzucam je do wody z tego względu, ponieważ tam między tymi drobinkami masła znajduje się jeszcze maślanka i chcę, żeby jak najwięcej tej maślanki, tego płynu opuściło moje masło, żeby było to masło jak najbardziej wolne od maślanki i żeby podczas, powiedzmy, nabierania masła nie było tak, że rozsmarowuje wodę, bo to będzie widać podczas smarowania. Także teraz żmudna praca. Ja czyszczę rózgę i jesteśmy za momencik. Ok, rózga jest już oczyszczona, całe masło udało mi się odzyskać. Tak ono wygląda. Jak widzicie, woda zmieniła kolor na mleczny, czyli z tego masła jeszcze wyszła maślanka. Ja teraz staram się to całe masło, te wszystkie drobiny pozbierać w jeden kawałek. Przy okazji, jak ugniatam to teflonową, przepraszam, silikonową szpatułką, to jeszcze ta maślanka wychodzi mi z tego masła. Możemy też to ugnieść dłonią. Pora wyłowić masło. Słuszny kawałek z 600 ml, także dość sporo tego masła wyszło. Na koniec to złożymy, zobaczymy. Tutaj już mam kolejną wodę i proces powtórzę. Także do drugiej wody wkładam masło. Muszę je ugnieść, tak żeby maślanka wyszła z tego masła. Przy okazji zimna woda sprawi, że będzie mi łatwiej to masło formować. Do formowania możecie użyć po prostu albo swoich rąk, albo jakieś miseczki. Ewentualnie są takie gotowe formy już do masła. I to już ostatnia, trzecia woda. W trzeciej wodzie ląduje moje masełko. Także znowu to samo. Teraz pora co nieco uformować to masło, przy okazji je pościskać pod wodą. Także to też wpłynie na to, że jeżeli jest tam jeszcze gdzieś maślanka, to po prostu ona zostanie wyciśnięta z masła jak z gąbki. Całkiem sympatyczna osełka z tego wyszła. No i dobrze by było sprawdzić, ile mamy tego masła. Także waga i zaraz to sprawdzimy. Mam tutaj maselniczkę, ja ją sobie wytaruję, umieszczę masło w maselnicy i zobaczymy. Waga trochę żyje swoim życiem, ale ostatecznie udało ją się wytarować. I zobaczmy. Z 600 ml udało mi się uzyskać 209 gramów domowego masła. Tak ono się prezentuje. Całkiem ładny kolor. Tak jak Wam mówiłem, nie jest on jakoś przesadnie żółty. A jak już mamy domowe masło, rano upiekłem domowy chleb na zakwasie, no to grzechem byłoby nie sprawdzić, jak to smakuje. Także ja już tutaj ze świeżo upieczonego bochenka kroję kilka kromek chleba. I za momencik to sprawdzimy. Chleb pachnie
fenomenalnie. Zapach świeżo upieczonego chleba w domu to jest jednak to. Do tego domowe masło. Rozsmarowuje się naprawdę super. Podczas rozsmarowywania nie widzę, żeby wychodziły jakieś właśnie krople płynu. Czyli jest dobrze. Sprawdźmy to. I to jest właśnie ten smak. Dzięki, do następnego odcinka. Cześć.